Witam Was tutaj, cześć, chciałem Zonosz. Zapraszam Was na kolejny odcinek z CityScanner z PlayStation 4 Miasto Ogrodów. Znaczy Miasto Szczęścia. No a telefon teraz będzie się budował przez pół godziny, bo włączyłem go z trybu samolotowego. Więc ta chwilę potrwa, zanim się odpali. Jak podnieść tutaj, to widzę, że zapełnię teraz wszystko. I tak, na pewno nie będę się zajmować przemysłem leśnym. Mam już go trochę dosyć, bo robiłem dwa odcinki z Industrii, które trwały... Łącznie ich nagrywanie trwało ponad 3 godziny, więc no wiecie, jak widzicie, że dużo się tam dało. Handel chce się budować, a ja tu widzę idealny spocik na taki ładny handel. Oczywiście wiadomo jaki. Więc, a ponieważ tutaj aktualnie ostatnio sobie robiliśmy pewne rzeczy, to będzie idealnie. Czy my mamy cokolwiek jeszcze z komunikacją do robienia? Zapytam się od razu na początku. Z tego co pamiętam, Avizonosz miał jeszcze plan wpuścić jakąś jedną linię bambajową przez tą dzielnicę. Tak dla zasady, żeby była. A poza tym chyba już nie. No tak, bo tutaj jest pełno autobusów, jest pełno pociągi, są. Tak, a propos pociągów to już wszystko, mi się wydaje. Zobaczmy, czy nic ciekawego nie ma. Tak, chyba pociągów już, w sensie, bo tak, bo tutaj dojeżdżają nasze pociągi. Tu są nasze towarowe pociągi. I chyba, nie wiem, jeżeli czegoś nie pamiętam, to przypomnijcie mi w komentarzach, czy coś jeszcze miałem tutaj faktycznie zrobić. Ale wydaje mi się, że jesteśmy na takim etapie gry. A, dobra, mam podpisany nawet dworzec. Widzicie, dobrze się nakierunkowałem. To tak, postawimy sobie ten dworzec, bo mieliśmy tutaj puścić pociąg, ciąg, który jedzie z stacji ostatniej, która jest postawiona tu. Tu by sobie wykręcił tu ze stacją, albo akurat obok tej kolei bambajów. Później stąd tutaj by pewnie sobie gdzieś jeszcze byśmy wmontowali mu jedną stację. I później tu do dworca. Tu jakiś ładniejszy byłby dworzec. Niekoniecznie ten wielki, ale to ma zwykły dworzec właściwie. I stąd jeszcze jedna chyba stacja miałaby być gdzieś tu. Czy jakoś tak? Tak, bo tutaj jest dużo miejsca. Właściwie to najlepiej byłoby po prostu puścić tutaj jeszcze na koniec. No. W sensie tutaj stacja i tu stacja. I tyle. I tu stacja! Tylko to wyjdzie mi teraz znowu pół godziny gadania o tym, jak będę tutaj przestawiać wszystko. Mniej więcej. Dobra, to tak, mam dużo pieniędzy, więc może będziemy stać na te wszystkie dworce, które właśnie przed chwilą wymieniłem, a jest ich... no nie dużo. To tak, my tutaj sobie podniesiemy trochę nasze miasto, bo tutaj faktycznie jest ta górka, ale my z niej w ogóle nie korzystamy, jeżeli chodzi o jakiś marketing czy cokolwiek. Czekajcie. Ja tu lubimy już. Okej, no to... Za długo gram, ewidentnie, ale trudno. Ale to trudno, bo mam jeszcze... dwa odcinki do nagrania. W sensie, no ma jeden odcinek mogę sobie odłożyć na później, bo to jest budowa węzła drogowego. To tak, to jego sobie na pewno na kiedy indziej muszę ustawić. No to dawaj, to jest jak ja i węzeł. No nie, to się nie skończy szybko. Więc ten jeden odcinek sobie mogę zostawić na kiedy indziej, ale pozostałe na to sprawie mógłbym się to zrobić jak najszybciej. Dobra, dalej. Tu mamy to postawione. Jeden dworzec miał być gdzieś tu. Okej. Zaraz go gdzieś tam montujemy. Tak, tego na razie wyłączmy. I teraz tak. Tutaj tu jest w ogóle między magią wagą. My ten bambaj ostatni... O, wpuściliśmy tutaj w pętlę mniej więcej, tak? Co? No właśnie. Teraz tak, my na razie sobie tutaj ciebie wyrzucimy stąd i zróbmy, jak ma wyglądać ta dzielnica. Dzielnica będzie oparta na tym dworcu kolejowym. W sensie, on będzie gdzieś w środku i dookoła niego to będzie się wszystko toczyć. No, chyba to będzie dosyć dobre rozwiązanie. I w teorii możemy zrobić tak, bo to będzie jedna linia. O. W ogóle słuchamy tego nowego radia, jak ktoś jeszcze nie wiedział, więc możecie posłuchać, jak ono gra. Ja też sobie właściwie mogę posłuchać. Ale póki co mi się już podoba. Czy my tutaj stąd... Dobra, stąd pojedzie sobie to dotąd, do tego dworca, bo tu jest faktycznie duży dworzec. I ten dworzec zaraz przerobimy, to właściwie nie będę mówić zaraz, tylko to zrobię od razu. Trzeba go przebudować na większy dworzec.
Tak, bo tutaj się niestety nasze linie dosyć ładnie pozmieniają za chwilę. Tak, najpierw wywalmy ten dworzec. Po czym postawmy, to jest z jednoszynówki. Takie ładne, podwójne. Nie będziemy oczywiście tutaj wprowadzać jednoszynówki, bo to jest głośne. Łącz stację. Ale samo to, że tutaj to postawiliśmy, powinno być już dobre. Tak, bo to jest głośne, co nie? Mam na myśli. Nie wiem, czy już to widać. Ale wydaje mi się, że ten jest jeszcze głośniejszy. Więc tak, oczywiście to trzeba będzie odciszyć od tej strony. Więc proszę bardzo. Drzewka może jeszcze jakieś się tutaj właściwie poustawiamy. Nawet nie tylko coś takiego, ale to jeszcze zaraz zobaczymy. To tak, stąd sobie zrobimy. Na razie sobie to podłączymy tak w miarę normalnie. Oczywiście mówię w miarę. Bo nie mogę tak po prostu podłączyć tego normalnie. Bo mój plan jest taki, żeby później to zrobić, o, że jest jedna w tą stronę, a drugi stąd, o tutaj, będzie odjeżdżać i tu będzie wjeżdżać. To jest mój plan. Jak wygląda, no, jak się skończy, no to oczywiście sami możecie domyślać, że na razie aż tak ładnie tego nie możemy zrobić, no ze względów technicznych. No, stąd tu i stąd tutaj się podłączy, tu się podłączy, świetnie. No, to jest pierwsza część i tutaj ten drugi na razie sobie tutaj tak dalej też podłączymy. Okej. No nie, to jest zbyt ostre. Okej. Okay. O. Dobra, tutaj ładnie to wchodzi i stąd wystarczyłoby go jeszcze coś tutaj podłączyć. No nawet, no lepiej na razie nie będzie chyba. I teraz wystarczy wrzucić jeden na ten tor. I drugi, możemy nawet wrzucić na ten sam, ale przecież mamy drugi tor, więc możemy tak to zrobić. Dobra, no i tak, na razie to jest aktualnie całkiem nieźle już. A dopiero zaczęliśmy. To tu będzie nasz dworzec, trochę przekręcony. Teraz możemy sobie od razu to już zastanowić się. Więc my go sobie tutaj tak przekręcimy i będzie on tutaj wyjeżdżać sobie od razu tam, do tamtych pociągów. Jakoś wykręcać. I oczywiście wywalamy drogę. I teraz tak, stąd będziesz jechać sobie w pociąg. No powiedzmy, że jakoś tak, nie, jednak nie. Tak, tu będzie skrzyże, tu będą światła, żeby nie ktoś... Tak, ja tutaj od razu z założenia chcę zrobić przejazd kolejowy, no bo tutaj nie będzie dużego ruchu, tak mi się przynajmniej wydaje w teorii. Jak będzie, zobaczycie sami. Bo ja przecież jeszcze nie jestem z przyszłości. Wy możecie sobie przewinąć ten odcinek do końca i mi nawet naspamić w komentarzach, jak czy miałem rację, czy nie. No, ale ja no, tam się jeszcze nic. No, widzę, że jednak trochę... Oczywiście z budowstwa wszedłem. Okej, chyba tak musimy. A, dobra, dobra, nie jest aż tak źle. Czekaj, czy ja pod tym wykręcę? No, powiedzmy, że wykręciłem. Teraz przejedziemy pod tym wszystkim. No, powiedzmy, że nawet przejedziemy. I teraz stąd. Tutaj. O, powiedzmy, że możemy zrobić zakręt. I tutaj zygzakiem. I zygzakiem tutaj się połączę z tym. Dobra, to mamy już pewien kawałek zrobiony. Powiedziałbym, że więcej niż kawałek. Tak, bo tu będą teraz powstaną prawie dwie pętle tych naszych pociągów. Tak, zaraz mi tutaj wyjdzie w sumie, że to jest będzie główny dworzec tutaj na te pociągi. A nie ten dworzec. No kurczę, tak to chyba zostanie. Tak to chyba zaraz będzie. Chyba, że mamy jeszcze jedną opcję. Że stąd będą jechać pociągi, no ma to stąd. I ten dworzec niestety tutaj go nie będzie. A nie, on będzie, ale... No ma to tak, to sobie na razie wmontujmy tutaj, nie wiem jak go wmontujemy. Ale wmontujmy sobie na razie ten duży dworzec. Właśnie widzę, że on jest strasznie wielki.
I tak wiadomo, to wszystko, wszystkie pociągi, które będą zjeżdżać w dół, bo nie ma szans, żeby mnie tutaj prowadził górą. Ma to stację metra, ma to stację metra. Czy skorzystamy z tej stacji metra? Kiedyś może i tak, ale póki co... W sensie, no tą fioletową można byłoby wtedy przerzucić, ale... ze względów technicznych nie chcę się po prostu tego robić. No ma, to tak, od razu na początku robimy przejście dla pieszych na drugą stronę, bo to jest... jedna z ważniejszych rzeczy, jaką trzeba zrobić. Więc proszę bardzo. Przejście i tutaj zejście. Dobra. To tam mamy zrobione. Tu jeszcze na pewno sobie chcę zrobić. Raz, dwa, trzy. Tak, możemy. Okej, okay, no to mamy już w teorii tutaj jedną rzecz zrobioną. Teraz tylko trzeba całą resztę jeszcze zrobić. To tak. Tu sobie zróbmy dojazd dotąd, gdzie było. Tu ten drugi... No, wypisywanie. Pewnie nas powinno się udać. No. Dawaj, dawaj, dawaj. Nie, nie, tu kurczę. O, dobra, teraz się już zrobi, jak wyburzył wszystko. I tu oczywiście to trzeba przybudować na biuda, bo to jest... Bo to jest najgłośniejszy, najgłośniejsze są lotniska i sterowce. Ale to jest jeden z głośniejszych budynków w grze, więc mimo wszystko trzeba to wyciszyć, a wycisza się nie lepiej niż przez biura. Tak, tutaj też was niestety nie będzie. Tu będą sklepiki. Się zanektują. Okej, okay. Dobra, tu tak samo będą sklepiki. No niestety, no to akurat taka kolej rzeczy. Dobra, no i tak, stąd nie wiem jak to zrobimy właściwie. Bo kolejna stacja miała być gdzieś tutaj postawiona, co nie? Czyli tak, miałem jedną tutaj wstawić. No miałem niby jedną tutaj wstawić. Jeżeli wywalimy tą ulicę, to teoretycznie to nam wejdzie, tylko ta ulica trochę tutaj jest potrzebna. No najwyraźniej już nie będzie potrzebna. Albo ją zaraz jakoś poprzestawiam jeszcze. A, tu jest w ogóle jakiś duży budynek. A, tu jest duże składowisko. No to tak, to składowisko są oczywiście ze sobą. I tak, my nie możemy tego jakkolwiek zetknąć z... No właśnie, z naszymi bambojami. Gdy się dzieją rzeczy straszne. I to dosłownie straszne. Mam na myśli, że to się nie połączy ze sobą po prostu. To jest tak na nie ze sobą, na y, w ogóle, że tego nie da się połączyć ze sobą. Po prostu gra tak ma wpisane w kodzie, że tory tramwajowe i tory pociągowe to są swoi wrogowie najwięksi i nie da się zrobić, żeby po prostu to jakkolwiek weszłyć. Tego tutaj musimy zrobić aż taki trudny, dziwny zakręt. Okej, okay, tutaj zrobimy sobie skrzyżowanie, widzę. W sensie, że tu będzie dalej ten przejazd, jaki był. W miarę taki, jaki był. Oczywiście. Dobra, to ulepszymy. To, na matę jeszcze raz. Okej, okay, tu dojedziesz sobie i stąd tu dojedziesz sobie, świetnie. Tam będzie ładny dojazd gdzieś tu i stąd tu. Dobra. Teoretycznie trzeba to wyciszyć, na razie jeszcze tego nie będę robić, bo nie chce mi się. I zobaczymy też, czy gra, czy mieszkańcy sami z siebie, bo to mieszkańcy głównie mają na hałas, będą nam już zrzędzić. Dobra, no i tak, stąd możemy wywnioskować sobie, że tutaj obydwa te tunele muszą wykręcać w tym kierunku. Więc jest zróbmy tutaj obydwa, żeby zjeżdżały. W sensie fizycznie, praktycznie będziemy korzystać z jednego, ale możemy zrobić już takie dwa. A tu jest jakaś straż porządna, to nie możemy sobie właściwie przesunąć tutaj postawić. Natomiast jeszcze raz nasz pociąg będzie sobie tu wykręcać. Sobie nawet zrobimy taki ostrzejszy zakręt. O, i tu zrobimy sobie już zjazd. Jeden. I ten po prostu będzie tutaj się wbijać w to. A, mam. No powiedzmy, że jest całkiem nieźle. I teraz to można wywalić i stąd tu... Nie wiadomo, że jakoś to trzeba jakoś ładnie jeszcze zrobić. O! I powiedzmy, że tutaj.
To tak. Tutaj dojedziesz i tutaj. Stąd dalej to zaraz pomyślimy, jak to będzie wyglądać. Tutaj tak samo trzeba wykręcić. Poczekaj. Dobra. To ładnie wykręciło się. I've been driving on this road now so many times before. I know about every crack, about every turn. And even if I knew that this was not my way to drive, I never slowed it down to find a sign. I've been thinking about the future, I've been thinking about the past. I've been running around in circles to find my path. All the sorrows that I carry, all the sorrows that I am. I'm ready for the change, I know I can. I'll be the better man. The sky starts shifting, I see the dawn is here. I have a sense that my warmer days are near. No more clouds in my coffee, no more clouds in my way. I'm on the highway to life, I'm shifting gear. I've been thinking about the future, I've been thinking about the past. I've been running around in circles to find my path. All the sorrows that I carry, all the sorrows that I am. I'm ready for the change, I know I can. I'll be the better man. 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 I've been thinking about the future, I've been thinking about the past. I've been running around in circles to find my path. All the sorrows that I carry, all the sorrows that I am. I'm ready for the change, I know I can. Ready for the change, I know I can. I'll be the better man. Sunny afternoons.
I'm sorry.